Napisałem o tobie w rozprawce na teście gimnazjalnym. Krzysztof Śpiewak, dziękuję bardzo. To jest Krzysztofa kanał YouTube'owy, ma 3 subskrybentów i 0 filmów. Oby tak dalej. Dzień dobry Państwu, dzisiaj zrobimy sobie Q&A. Ale najpierw mam dla was małe ogłoszenie. Zostałem ambasadorem takiego projektu, który nazywa się Shiva's Venture. Jest to taki konkurs dla startupów, a konkretnie startupów promujących odpowiedzialność społeczną, w którym można wygrać dofinansowanie w wysokości do 1 miliona dolarów, więc poważna kasa na start firmy. W opisie filmu podlinkowałem całe info na ten temat, ale żebyście wiedzieli, to jest konkurs, który dotyczy startupów, w których założeniach jest odpowiedzialność społeczna. Wśród laureatów z poprzednich lat mamy na przykład firmę z Kolumbii, która buduje domy z butelek z recyklingu, czy firmę z Wielkiej Brytanii, która jest platformą wiedzy dla farmerów, którzy nie mają dostępu do internetu w państwach afrykańskich bodajże. Polskę do tej pory w tym konkursie reprezentował m.in. startup Migam.org, który pozwala firmom otworzyć się na język migowy. Jak widzicie, ciekawe projekty, których wspólnym mianownikiem jest właśnie odpowiedzialność społeczna. Zgłaszać się można do 31 października, jeśli wy jesteście przedsiębiorcami, którzy macie taką firmę, albo kojarzycie kogoś, kto jest odpowiedzialnym społecznie przedsiębiorcą i przydałoby mu się kilkaset tysięcy dolarów dofinansowania, to zanamówcie go do udziału. Można też wygrać weekend, mentorski, spotkania z ludźmi, którzy pomogą wam w rozwoju firmy. Bardzo ciekawa sprawa, mam nadzieję, że się zapiszecie, a ja bodajże w kwietniu zaprezentuję wam, kto wygrał polską edycję. Dawno nie aktualizowałem mojej tablicy. Opowiem wam dzisiaj trochę o naszej firmie w Japonii, której współwłaścicielami pół na pół jesteśmy Kasia, 50 na pół. Jesteśmy Kasia oraz ja. Firma nasza istnieje w Japonii już, co, 3 lata, 2,5? 2,5 roku. I poprosiłem was o pytania właśnie na temat firmy. Postaram się przy tym, żeby moje odpowiedzi były dla was pomocne, dla tych z was przynajmniej, którzy myślą albo o założeniu sobie firmy, albo o jej rozwoju, albo mają jakieś wątpliwości na gruncie przedsiębiorczości. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, nasza firma zajmuje się produkcją wideo. Jesteśmy takim studiem produkcyjnym, które dla japońskich czy międzynarodowych klientów robi filmy reklamowe. Specjalizujemy się w produkcjach internetowych, znaczy korzystamy z tego, że obydwoje z Kasią mamy kanały YouTube'owe i doświadczenie w produkcji filmów, które przemawiają do szerokiej publiczności. Przepakowujemy tę chwytliwą, taką internetową estetykę w ładne ciuszki bardziej zaawansowanej produkcji i produkujemy filmy różnych rodzajów. Filmy reklamowe, mini dokumenty, wywiady, filmy z eventów. Jesteśmy przy tym dość oryginalni w tym sensie, że no jesteśmy obcokrajowcami, którzy prowadzą firmę w Japonii, co dość rzadko jest spotykane. Czy zakładając firmę miałeś przemyślany każdy krok, każdy scenariusz na ewentualny fuck-up? Ustaloną konkretną wizję rozwoju, czy też dałeś pole na niewiadomą? Prawda jest taka, że jak zaczynaliśmy, to nie mieliśmy wcale wielkiego planu. Patrząc trochę od drugiej strony, naszym priorytetem było bycie elastycznym. Sam początek firmy to był taki blef i to jest coś, co firmy bardzo często robią. To znaczy robisz proof of concept na zasadzie, robisz stronę internetową, zaczynasz troszkę badać temat, czy jest zainteresowany, czy są klienci i robisz to nawet zanim poniesiesz jakieś ciężkie koszty. W tym przypadku istniemy 3 lata, ale legalnie 2,5. Bo tak naprawdę pół roku nasza firma istniała, ale nie istniała. Nie była formalnie założona, ale w internecie można ją było znaleźć i można było nawiązać z nami jakieś rozmowy. To testowanie gruntu dało nam tę pewność siebie, że jest rynek na te usługi, które my chcemy oferować. A że zminimalizowaliśmy przy tym ryzyko, no to tym lepiej. My tak naprawdę byliśmy z Kasią w pewnym momencie gotowi wyjechać z Japonii parę lat temu, ale w międzyczasie ta nasza firma zaczęła tutaj dobrze działać, więc uznaliśmy, że może to jest znak, żeby jednak tutaj zostać i trochę to rozwijać. Lekcja z tego jest taka, że można te rzeczy robić naprawdę bardzo dynamicznie i po prostu reagować na to, co się dzieje, a nie stresować się planem, który musi zakładać 500 różnych wariantów. Zakładam, że nie znacie języka japońskiego na wysokim poziomie, a na pewno na początku nie umieliście. Czy waszym klientom przeszkadza ten fakt? Kwestia japońskiego to jest tutaj największa zagwozdka, bo bardzo często ja sam się biję z myślami i nawet trudno mi tu wytłumaczyć, jakim cudem my sprawiliśmy, że to zadziałało bez płynnej znajomości japońskiego Kasi bądź mojej. Jako że żyjemy sobie w branży właśnie kreatywnej, żyjemy w internecie, to mówimy takim dość międzynarodowym językiem. Jesteśmy w stanie produkować ładne filmy i produkujemy je tak, żeby były ponad
podziałami, ponad językami. Z drugiej strony też, jak sobie o tym myślę, że mógłbym na przykład spędzić ostatnie 5 lat ucząc się bardzo intensywnie japońskiego i być teraz na bardzo, na dobrym poziomie płynnego mówienia po japońsku. I w sumie byłbym po prostu kolejnym obcokrajowcem, który mówi płynnie po japońsku, a takich ludzi jest naprawdę tutaj dużo. Bardziej jest ważne to, co ktoś umie poza tym, że umie mówić po japońsku. No i teraz kwestia kosztu alternatywnego. Gdybym ostatnie 5 lat spędził na intensywnej nauce japońskiego, to w moim życiu nie wydarzyłoby się bardzo wiele rzeczy, które przez te ostatnie 5 lat robiłem. Poświęcić większość filmów YouTube'owych, które wy znacie, poświęcić założenie i rozwój firmy, poświęcić wszystkie te rzeczy, które zeżarły mi dziesiątki i setki godzin i doprowadziły mnie tu, gdzie jestem tutaj, tylko po to, żeby w zamian dostać umiejętność mówienia płynnie po japońsku. No ja bym się nie zamienił. Problem japońskiego w naszej firmie też oczywiście został rozwiązany w momencie, jak mogliśmy już sobie pozwolić na to, żeby zatrudnić ludzi, bo w tym momencie jesteśmy w pełni trójjęzyczną firmą, polsko-japońsko-angielską. I jesteśmy w stanie się płynnie jako firma przełączać między tymi językami, nawet ostatnio po chińsku coraz więcej rzeczy się wydarza wokół nas. Sam bym sobie wysłał ten komunikat w przeszłość i powiedział: bardziej pomyśl niż ucz się waląc głową w mur, bo niekoniecznie ta ciężka praca nad nauką ci się opłaci. Czasem lepiej po prostu się powydurniać do kamery. Jak wygląda szeroko rozumiana biurokracja w Japonii? Ile trwa założenie firmy? Ile czasu, pieniędzy, nerwów trzeba poświęcić w ciągu miesiąca? To jest takie trochę błędne koło, bo jest szereg wymogów, które trzeba spełnić, żeby założyć firmę w Japonii. Trzeba mieć konto w banku, trzeba mieć wynajęte biuro, przynajmniej jedna z osób wspólników musi mieć wizę. Jest takie błędne koło wymagań, które powoduje, że jeśli jesteś człowiekiem z zewnątrz, to bardzo ciężko jest tam wejść. Cały system współzależności jest tak ze sobą powiązany, że jedno wymaga drugiego. Żeby założyć konto w banku, musisz mieć wynajęte mieszkanie. Żeby wynająć mieszkanie, musisz mieć konto w banku. W naszym przypadku kluczowe było to, że Kasia już miała wizę japońską pracowniczą tutaj wcześniej i moja wiza to właśnie była taka wiza inwestorsko-biznesowa powiązana z założeniem naszej firmy. I proces wizowy był dużo bardziej skomplikowany niż proces założenia firmy, bo firmę założyliśmy tak naprawdę w ciągu paru tygodni może. To znaczy skorzystaliśmy z usługi prawnika, który też nie był jakoś strasznie drogi, może z $1000 łącznie, załatwienie wszystkich formalności, więc nie ma tragedii. No ale że pytanie jest o biurokrację, to muszę powiedzieć, że w takim codziennym operowaniu firmą nie ma jej aż tak dużo. Ja myślę, że to jest sympatyczniej zrobione niż w Polsce, co może być troszkę zaskakujące dla niektórych ludzi. Najprostszy przykład jest taki, że w większości przypadków nie bierzesz w Japonii faktur, tylko bierzesz po prostu zwykłe paragony na rzeczy, na przykład, żeby sobie wpuszczać rzeczy w koszty. Dodatkowo też japońskie urzędy są dość przyjemne, to znaczy bardzo szybko załatwia się w nich sprawę i nawet jak się nie mówi po japońsku w stopniu umożliwiającym rozmowy urzędowe, to da się pewne rzeczy załatwić. Można sobie zamówić na przykład tłumacza darmowego, który, znaczy to trochę wydłuża proces, bo trzeba się umówić na konkretną godzinę, ale można sobie zażyczyć obecności tłumacza, który będzie ci wszystko tłumaczył na angielski, a też sama obsługa jest dość pomocna we wszystkim. Znaczy to generalnie wszystko, co ja mówię, można dać disclaimer, nie w każdym przypadku, ale czasem tak. Jest już śmieci? Dobrze, tak. Jak rząd japoński i inne instytucje podchodzi do zagranicznych przedsiębiorców w Japonii? Nie miewacie problemów tylko dlatego, że nie jesteście Japończykami? Czasami się zdarzają trochę dziwne sytuacje. Najbardziej mnie osobiście wkurzającą jest to, że nie możemy dostać karty kredytowej na firmę, bo jedyny powód jest taki, że nie jesteśmy Japończykami. Bo mamy firmę, która jest w Japonii zarejestrowana, która jest takim tutejszym odpowiednikiem spółki ZO, czyli LLC w Stanach Zjednoczonych. I jakbyśmy byli Japończykami, spokojnie moglibyśmy sobie pójść do banku, powiedzieć: chcemy kartę kredytową, dajcie nam. Dostajemy odmowy cały czas, w każdym możliwym systemie. A często mówią nam, że gdybyśmy już istnieli ponad 2 lata, to wtedy jest większa szansa. No ale tak też nam mówiono, ale zdaje mi się, że i tak teraz bym nie dostała i powiedzą nam, że jak zobaczymy, że jesteście przez 5 lat, to na pewno dostaniecie wtedy. A jest to bez sensu, bo nasza firma jest tutaj osobą prawną.
w rozumieniu Japonii. Drugim przypadkiem, może trochę bardziej ekstremalnym, mniej systemowym, a bardziej jednostkowym. Jest to, jak wynajmowaliśmy biuro, szukaliśmy lokalu, który spełniał jakieś tam nasze wymagania. Poszliśmy z agentem, nasz agent nieruchomości wynajęty, bardzo fajny, bardzo otwarty i specjalizujący się w obcokrajowcach. Już o samej branży nieruchomości niech świadczy fakt, że masz agenta, który specjalizuje się w obcokrajowcach. Wybraliśmy lokal, wszystko ok, management się zgodził, właściciel jak najbardziej w porządku z tym, że obcokrajowcy będą mieszkać. Co się okazało? Sieć w budynku powiedział, że on jest trochę niekomfortowo z tym, że obcokrajowcy będą. I nam odmówili tego biura i nie mogliśmy wynająć tego lokalu, bo dozorcy się nie podobało, nie? To jest hardcore. To w Stanach Zjednoczonych jakby można by ich pozwać za coś takiego, no a tutaj jakoś to uchodzi. Nie jest to wcale przyjemne uczucie, chociaż ja zawsze powtarzam, że nie chcę na Japonię narzekać, bo nikt mnie tu nie zapraszał i nie chcę być imigrantem, który się źle asymiluje. Czy przedstawiając się klientom, prezentujecie im także materiały z waszych kanałów na YouTube? Czy jednak nie chcecie być kojarzeni w branży z taką twórczością? Jak najbardziej pokazujemy, no szczególnie takie produkcje jak sztuka składania historii, światło, ciekawość, bogatszy. To są firmy, które no ja też chcę bardzo cisnąć pod względem technologicznym i wizualnym, po to, żebyśmy również je mieli w portfolio firmowym. Ja mam taką teorię na temat swojej własnej przedsiębiorczości, że fajnie jest zarabiać kilka razy na jednej rzeczy. Bo popatrzcie na takie przypadki, jak właśnie sztuka składania historii, nie? To jest film sponsorowany przez Intela, zrobiony na YouTube'a, który dał mi korzyści na zasadzie, no, korzyści finansowe płynące z samego Intela, korzyści wizerunkowe na YouTube, bo prawie milion osób obejrzało prawie każdy odcinek. No i do tego jeszcze w Japonii używamy tego jako popisowego case'u, jak jesteśmy w stanie zrealizować kampanię wideo w mediach społecznościowych i w internecie, więc win, win, win. To, co robimy w naszej firmie, też oczywiście wiąże się z YouTube'em, bo mamy kanał The Waga Pies. Zaskakująco dużo tak naprawdę mamy klientów, którzy nam sponsorują filmy. Często współpracujemy tam z regionami japońskimi, z hotelami, z takimi rzeczami. Całkiem dużo się kręci i ja tak myślę o naszej działalności, że ona jest w rozkroku. Jedną nogą jesteśmy w internecie, w estetyce bardzo internetowej, której ja czuję się bardzo dobrze. Z drugiej strony mamy tę taką klasyczną branżę reklamowo-filmową, w której produkujemy rzeczy, które są ładne, no, są poprawnie wykonane pod względem technologicznym zazwyczaj. No a przy okazji też nie ukrywam, że klienci raczej lubią pracować z firmą, która przychodzi i mi pokazuje im film, który ma tam milion wyświetleń. Japoński rynek pracy ma szczególną specyfikę, której emanacją są m.in. przywiązanie do jednego miejsca pracy, ścisła etykieta zachowań, nadgodziny ogólna, kultura salarymańska. Czy tak samo wygląda w Japonii sektor kreatywny, czy jednak panuje w nim większe rozluźnienie? To, o czym mówisz, to jest taki tradycyjny japoński model korporacyjny, który nie ma w naszym świecie, na naszą rzeczywistość nie ma za dużo przełożenia. Mamy troszkę kontakt z tym takim światem wielkich korporacji, natomiast większość firm, z którymi pracujemy, one z definicji są jednak bardziej otwarte, bardziej współczesne. Czy trudno jest się wybić nowym, małym firmom w Japonii? Na samym początku troszkę uśmiechnęło się do nas szczęście, a potem jakoś konsekwentnie to wykorzystywaliśmy. I kręci się to teraz nie najgorzej. Nie jestem w stanie ci powiedzieć na bazie tego, czy jako co do zasady łatwo się wybić, czy trudno, no bo to nigdy nie jest, że w małej firmie trudno się wybić, czy małej firmie łatwo było się wybić, no to jest wszystko kwestia kontekstu. Czy są zlecenia, których byś nie zrealizował? Teledyski, filmiki, określone tematy? Od czego uzależniona jest kwota realizacji oprócz nakładu pracy? Ja mam tendencję do tego, że odmawiam realizacji projektów mniejszych. To znaczy, ja wolę zrobić mniej rzeczy, ale konkretnych, większych projektów, niż więcej takiej drobnicy. Bo według mnie w ten sposób sensowniej zarządza się czasem i zasobami. Pytasz też, od czego zależna jest kwota. Myślę, że jeśli macie problem, jak wycenić swoją pracę, no to trzeba zawsze zacząć od tego, ile czasu zajmuje zrobienie czegoś. Musicie sobie przyjąć jakąś hipotetyczną dniówkę swoją, to znaczy ile kosztuje dzień twojego życia poświęcony zrobieniu czegoś. Jeśli cię cieszy to, że to robisz, albo czujesz, że na przykład się rozwijasz, to możesz sobie dać mentalną zniżkę co do tego kosztu. Natomiast ja staram się zawsze wyceniać rzeczy wysoko,
i potem dawać z siebie wszystko, żeby wyszły jak najlepiej. Jeśli chcecie wyceniać swoją pracę, to musicie wyliczyć sobie swoją stawkę dniową, ale musicie pamiętać, żeby ją wyceniać wyżej niż wam się wydaje. To mówię głównie do ludzi pracujących freelance'owo, ale to na tej zasadzie, że praca na freelance'ie i prowadzenie firmy to jest trochę podobny proces, poza tym, że jak prowadzisz firmę, to masz trochę jednak więcej kosztów i odpowiadasz też za inne osoby. Problem freelancera polega na tym, że jesteś bardzo dużo w stanie zarobić w ciągu jednego dnia, a potem na przykład przez miesiąc nic nie zarobić, więc musisz umiejętnie sobie operować tymi stawkami w ten sposób, żeby zachować mniej więcej równowagę wszystkiego. Jeśli jesteś w stanie zrobić jedną fuchę w miesiącu, to musisz tę fuchę robić tak, żeby zarobić na cały miesiąc jedną fuchą. Myślę, że nie ma co się przejmować takim myśleniem, że o Boże, on przecież w jeden dzień zarobi mnóstwo pieniędzy. To dobrze, no ale potem przez miesiąc nic innego nie będzie robić. Myślę, że każda osoba pracująca kreatywnie wie doskonale, co mam na myśli, bo to jest odwieczny problem, że na przykład projektujesz komuś logo i ktoś ci mówi, że no ale przecież to jest machnięte w pół godziny, nie? No nie do końca. Jak byś określił waszą rozpoznawalność na japońskim rynku? Jeśli chodzi o ogólny rynek reklamowy, to jesteśmy tak naprawdę małą rybką, jeśli chodzi o skalę japońskich firm, które się tym zajmują. Jest w Tokio grupa firm z takiego, no powiedzmy, segmentu kreatywnego, agencji takich małych, które są dodatkowo prowadzone przez obcokrajowców, no i w tym świecie myślę, że ludzie mniej więcej są świadomi naszego istnienia, ale krok po kroczku. Czy nie masz wrażenia, że żeby bardziej rozwijać swoją firmę, musisz coraz bardziej wycofywać się z rzeczy, które lubisz robić, kręcenie, montowanie, a skupiać bardziej na zarządzaniu, zjednywaniu klientów i finansach? Myślę, że to jest taka naturalna kolej rzeczy. No, jesteś osobą, która doszła gdzieś tam w karierze swojej do jakiegoś poziomu swoimi umiejętnościami manualnymi, ale jeśli chcesz pójść krok dalej, to musisz umieć wejść na wyższy poziom abstrakcji. No nie da się całe życie tylko latać z kamerą i być tym kolesiem od przysłowiowej łopaty. Przy czym ja to mówię bardzo ironicznie, bo w tym przypadku to ta łopata to jest moja ulubiona rzecz, czyli bycie z kamerą i kręcenie fajnych rzeczy. Znowu, to jest taki ważny moment w życiu zawodowym, kiedy musisz siebie wyeliminować jako wąskie gardło i to jest bardzo często się o tym mówi, często w książkach się o tym czyta. Jeśli twoje interesy życiowe dobrze idą, to w pewnym momencie orientujesz się, że twoje własne takie no lenistwo czy własne ograniczenia wstrzymują dalszy rozwój, bo nie jesteś w stanie robić wszystkiego sam. I jedyna rzecz, jaką w tym momencie warto zrobić, to zaufać innym ludziom, zaufać zespołowi, zacząć pracować z innymi ludźmi, nauczyć się skupiać bardziej na tym skillu wytłumaczenia komuś, z kim współpracujesz, co on ma zrobić, żeby jego praca była skuteczna, efektywna i wtedy nagle okazuje się, że masz więcej niż jedną parę rąk. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna umiejętność. Myślę, że część osób pracujących kreatywnie trochę niepotrzebnie się zamyka w tym świecie kreatywnym, bo żeby być dobrą osobą kreatywną, trzeba być też troszkę dobrym biznesmenem i trzeba mieć też ten sznyt do prowadzenia interesów i do pracy w zespole. A mówię to z pozycji osoby, która tak naprawdę najbardziej lubi sobie siedzieć sama przed komputerem i montować sobie w ciszy. Czy ekipa z vlogów jest zaangażowana w życie Tofu Media? Montażyści czasem montują rzeczy do Japonii również. Na przykład Konrad montował film, który był po japońsku na bazie napisów, hardsubów, które zrobiliśmy. Pozdrów siostry. Dobrze, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się to podobało. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o naszym życiu zawodowym, to śmiało piszcie. Może niedługo pogadam troszkę więcej na ten temat. Zapraszam was też do udziału w Shiva's Venture, to co mówiłem na początku, konkurs dla odpowiedzialnych społecznie startupów. W opisie jest cała informacja na ten temat. Zapraszam i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, pa, pa.